Raport regionu Zbigniew Filar, witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studiu dzisiaj Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich telewidzów, telewizji tarnowskiej. Panie wójcie, kandyduje pan również na kolejną kadencję i tutaj spór pomiędzy panem Bartoszem Łaśko, kontrkandydatem, który podał pana do sądu o to, że naruszył pan jego dobra osobiste poprzez powiedzenie nieprawdy. Ten proces pan wygrał. Na czym się to oparło? Kandyduję, natomiast do tej pory podczas mojej pracy samorządowej starałem się poprzez swoją pracę raczej szukać porozumień, budować mosty. Starałem się w zasadzie dogadywać z mieszkańcami, ale również z radnymi, sołtysami. To mi się udawało. Natomiast teraz mamy czas wyborczy, czas taki troszeczkę gorący i może niektórym nie podobają się słowa, które powiedziałem, ale powiedziałem słowa prawdziwe, które były oparte na faktach. Spór dotyczył tego, że kontrkandydat uznał, że naruszyłem jego dobra osobiste poprzez niepotwierdzenie informacji, że spadkobiercy rodziny Marszałkowiczów są gotowi kupić tereny pod szkołą, pod ośrodkiem zdrowia. Ja nie potwierdziłem tych informacji, ponieważ posiadam dokumenty, na podstawie których występowałem kilkadziesiąt razy z propozycją wykupu. Tej chęci nie ma. Aktualnie mamy proces w sądzie z tak zwanego prawa zabudowy, który mówi, że jeżeli wartość nakładu jest większa od wartości gruntu, to przysługuje prawo nabycie tych gruntów. Więc proces się zakończył, ale myślę, że tyle już żeśmy na ten temat powiedzieli, że w zasadzie już więcej chyba nie ma co mówić. Może zakończę tylko tym, że jest czas kampanii wyborczej, jest czas obietnic. Ja do tej pory starałem się obietnice realizować i to mi się udawało i moją obietnicą już jest to, że my te grunty kupimy, a mówię to na podstawie tego, że mamy sprawę w sądzie. Do tej pory nie kupiliśmy to tylko dlatego, że sądy, nie powiem, że działają opieszale, ale jeżeli rozprawy są raz na pół roku i druga strona szuka jakiejkolwiek możliwości przedłużenia, no to tak to trwa. Ale myślę, że już efekt będzie wkrótce zadowalający dla gminy Tarnów. Te przedłużenia, sprawy toczące się ze spadkobiercami rodziny Marszałkowiczów trwają już od lat, bo były próby podpisania nawet już aktu notarialnego sprzedaży tych działek na rzecz gminy. Ale ja myślę, że to już jest na ukończeniu, że to już jest finisz. Panie wójcie, a co z przyszłością gminy, jeżeli pan zostanie wybrany na następną kadencję? Jak ona będzie się rozwijać? Myślę, że mieszkańcy już oceniają przeszłość poprzez życie codzienne, poprzez infrastrukturę, którą stworzyliśmy, wybudowaliśmy wspólnie przez te lata, poprzez atmosferę, która panuje w gminie Tarnów, no ale też każdy teraz patrzy, co dalej. Mamy oczywiście ofertę, ja jako wójt gminy Tarnów, komitet, który reprezentuję również i staramy się, aby dalej zachować równomierny rozwój wszystkich miejscowości. Wszystkich miejscowości, to znaczy te małe i duże, aby się rozwijały równomiernie, żeby były inwestycje tam, gdzie one są potrzebne. I tak, jeżeli pan redaktor pozwoli, to chciałbym wymienić tylko wierzchołek Góry Lodowej naszych propozycji na każdą miejscowość, ponieważ tu nie ma czasu, żeby wymienić wszystkie inwestycje. Mianowicie w miejscowości Tarnowiec zakupiliśmy ostatni grunt przy tak zwanej dawnej kaplicy i możemy wybudować piękne, nowoczesne centrum wsi. Takiego centrum wsi jeszcze w Tarnowcu nie było, bo nie mieliśmy gruntu, ale teraz już jest grunt, więc to centrum tam powstanie. W miejscowości Łękowka mamy już dokumentację na budowę remizy i domu wielofunkcyjnego. Strażacy mają małą remizę, będą mieli remizę większą, a miejscowość będzie miała również miejsce, gdzie by się mogli spotkać mieszkańcy, seniorzy. W Porymie Radnej mamy już dokumentację na budowę hali sportowej. Używam słowa hala, a nie sala, ponieważ wymiary tejże hali będą troszeczkę większe niż standardowe. Będzie ona służyła szkole, ale przede wszystkim również mieszkańcom. W Nowodworzu budujemy drogi na osiedlach, ale te drogi jeszcze nie były oświetlone, więc tutaj mieszkańcy zwracają się z prośbą o oświetlenia. I to oświetlenie tam będziemy budować w Nowodworzu. W Radnej mamy boisko sportowe, które użytkuje klub sportowy Radna.
chcemy to boisko doinwestować oraz doposażyć oraz rozbudować na bazie tego boiska tak zwaną strefę sportową poprzez ścianę spinaczkową i również inne elementy. W miejscowości Koszyce Małe chcemy wybudować również remizę i dom wielofunkcyjny. W Zawadzie również kupiliśmy grunt niedawno i chcemy wybudować również taki dom wielofunkcyjny, który służyłby mieszkańcom, a przede wszystkim seniorom oraz młodzieży. W miejscowości Biała, no praktycznie na ukończeniu, będziemy mieli budowę chodników przy drodze powiatowej i byśmy zakończyli ten etap realizacji. W miejscowości Błonie niedawno kupiliśmy również grunt przy szkole podstawowej, przy przedszkolu i tam na tym gruncie chcemy wybudować nowoczesny, piękny plac zabaw dla dzieci. W miejscowości Zbilitowska Góra mamy przygotowaną, opracowaną już koncepcję na zagospodarowanie parku Grabówka. Koncepcja znakomicie tutaj wpisuje się w miejscowość i to będzie, myślę, że taka dość dużo znacząca inwestycja. Szacujemy ją na kilka milionów złotych i tenże park będzie służył nie tylko mieszkańcom Zbilitowskiej Góry, choć przede wszystkim, ale również mieszkańcom całej gminy, czy okolicznych również miejscowości. W miejscowości Zgłobice mamy również przygotowaną koncepcję na budowę takiego boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ale z nastawieniem na lekką atletykę. Podczas ostatniego spotkania z panem ministrem Bańką rozmawialiśmy właśnie odnośnie programów lekkoatletycznych. Takiego boiska lekkoatletycznego stadionu nie mamy jeszcze w gminie Tarnów. Chcemy takie boisko właśnie wybudować w Zgłobicach. W Koszycach Małych chcemy się tu się nastawić na wychowanie i zabezpieczenie warunków dla najmłodszego pokolenia. Chcemy stworzyć właśnie taki obiekt, który by służył wychowaniu dzieci, najmłodszych dzieci, dwulatków, trzylatków. W Woli Rzędzińskiej kończymy boisko sportowe, ale chcemy wybudować również halę sportową, a w sołectwie numer 2 chcemy wybudować centrum wsi na nowo zakupionym terenie. I tu chciałbym również zaznaczyć, że ten teren zakupiony, który był ostatnio, transakcja była dokonana, jest to wzór, uważam, na dobrą współpracę ze środowiskiem, ponieważ grunt troszeczkę był no, wysoko wyceniony przez osobę, która chciała sprzedać. No, nasi rzeczoznawcy określili, że on jest troszeczkę drogi, dlatego kupiliśmy go wspólnie z parafią i będzie on służył mieszkańcom. W Jodówce Wałkach chcemy również zagospodarować i wybudować boisko sportowe, takie trawiaste i teren taki rekreacyjny, ponieważ jest to miejscowość pięknie położona przy lesie. Tam chcemy stworzyć też taką strefę wypoczynku, strefę relaksu. Zaznaczam, to są tylko inwestycje mówiące jako wierzchołek Góry Lodowej. Natomiast szereg inwestycji będzie wykonywanych następnie również mniejszych, czy również takich samo dużych we wszystkich miejscowościach. Ale to są tylko inwestycje. Natomiast to są tylko dobre materialne. Natomiast zakładam, że przyszła kadencja będzie kontynuacją to, co zrobiliśmy do tej pory w gminie Tarnów. Mianowicie stworzyliśmy taki wspólny, silny organizm. Organizm spokojny, organizm współpracy. Jak najmniej polityki, a jak najwięcej pracy. Liczy pan, że po wyborach też tak będzie? Ja liczę, że tak po wyborach będzie. Zwracam się do mieszkańców o poparcie mojej osoby. Jeżeli mieszkańcy uznają, że dalej powinienem pełnić funkcję wójta, wszystko będę robił, aby oddzielić troszeczkę politykę, a zająć się po prostu pracą dla mieszkańców i przede wszystkim, żeby tutaj było jak najmniej tej kłótni. Uważam, że stworzyliśmy taki organizm wzorowy dla innych, mianowicie nastąpiła współpraca, znakomita współpraca między Radą Gminy a wójtem i tylko ta symbioza powodowała to, że możemy tak się rozwijać. Widzimy przykłady samorządów, gdzie są kłótnie, to do niczego nie doprowadza. Mam nadzieję, że tak będę robił wszystko, żeby tak się stało w przypadku, gdy zostanę wybrany na wójta gminy Tarnów. Wspomniał pan też o tych inwestycjach w sport, infrastruktura w Zgłobicach, lekkoatletyczna i spotkanie z ministrem Bańką na terenie gminy, ale to nie jedyny minister, który przybył do gminy. Jeszcze był pan Adamczyk. Tutaj rozmawialiście pewnie o infrastrukturze i pewnie problem dość ważny, wschodnia obwodnica
Tarnowa, która no, nadal jest nierozstrzygnięta pomiędzy gminą a gminą miasta Tarnowa. Rzeczywiście ostatnio mieliśmy cykl spotkań w gminie z panem ministrem Bańką odnośnie infrastruktury sportowej. Rozmawialiśmy odnośnie dofinansowania boiska na Woli Żamudzińskiej, które tutaj budujemy, ale również hal sportowych w Porębie Radnej czy Stadionu Lekkoatletycznego w Zgłobicach. Jest obietnica pana ministra, że jeżeli będą wnioski składane, to jest szansa, żebyśmy aplikowali. Ale mieliśmy również spotkanie z panem ministrem Adamczykiem. Rozmawialiśmy o infrastrukturze drogowej i rzeczywiście podczas spotkania z panem ministrem Adamczykiem pan minister powiedział, że teraz są pieniądze dla samorządów. I co byśmy nie powiedzieli, jakbyśmy mogli nie krytykować obecną władzę czy nie, to jednak te pieniądze rzeczywiście są. Jest coraz mniej pieniędzy unijnych, ale jest coraz więcej pieniędzy rządowych. I trzeba mieć dokumentację. W przypadku gminy Tarnów pracowaliśmy tak, że mamy dokumentację przygotowane na większość inwestycji. Ale jeszcze oprócz pana ministra Adamczyka rozmawialiśmy również o bardzo ważnych sprawach, mianowicie społecznych i socjalnych z panią premier, panią Beatą Szydło oraz niedawno z panią minister Rafalską. Z panią Beatą Szydło rozmawialiśmy na temat programów społecznych, natomiast z panią minister Rafalską już konkretnie rozmawialiśmy o konkretnych zadaniach, mianowicie chcemy wybudować w gminie Tarnów żłobek oraz następne domy dziennego pobytu dla seniorów. Jeżeli chodzi o obwodnicę, podczas rozmowy z panem ministrem Adamczykiem tutaj dyskutowaliśmy i tutaj temat podjął pan radny Andrzej Prędota z Woli Żędzińskiej, który zasugerował, aby bardziej przypatrzyć się pomyśle zjazdu z autostrady w okolicach Pilzna. I ten zjazd spowodowałby odciążenie tranzytowe miasta Tarnowa, ale również gminy Tarnów, mianowicie Woli Żędzińskiej. Więc tutaj pan minister nie dzieliłby wtedy miejscowości i wtedy problem byłby troszeczkę rozwiązany. Trzymamy pana ministra za słowo. Obiecał, że temu tematowi się przyjrzy i odniesie się do tej propozycji. No, uważam, że bardzo realnej. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim państwa gościem był Grzegorz Kozioł, wójt gminy Tarnów i kandydat na kolejną kadencję. Dziękuję bardzo.